Witam Was serdecznie na kanale Pingier Maniak. W dzisiejszym odcinku podcastu Wydziergane chciałabym zaprezentować Wam moją wersję swetra Flax. Wzór na ten swetr znajdziecie na Ravelry u zespołu projektantek Tin Can Knits. I to, co mogę powiedzieć na temat tego wzoru, to jest to, że jeśli nie macie problemów z dzierganiem wzorów napisanych w języku angielskim, to będzie on doskonały do tego, aby rozpocząć swoją przygodę ze swetrami dzierganymi na drutach z żyłką, bezszwowo, od góry do dołu. Wzór jest naprawdę fantastycznie napisany. Jedynym mankamentem, jaki widzę, to jest to, że jest w nim zawartych bardzo dużo informacji, czyli osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z dzierganiem swetrów i no, nie jest za bardzo obeznana w tym, jak wyglądają projekty, wzory, jak są napisane, może się nieco zagubić tam, ponieważ dziewczyny umieściły dwie wersje tego wzoru, dwie wersje tego swetra, wersję krótszą i wersję dłuższą, i wzór ten zawiera tak naprawdę każdą możliwą opcję wielkości, czyli możecie go wydziergać i dla malutkiego dziecka, dla niemowlęcia, jak i dla dorosłego mężczyzny, postawnego mężczyzny. Także, no, jak mówię, jest tam bardzo dużo zawartych informacji. Jeśli Was to nie przeraża, jeśli nie macie problemów z rozszyfrowaniem skrótów i nazw angielskich w projektach, to jak najbardziej zaczynajcie, dziergajcie ten sweter, ponieważ jest on naprawdę bardzo prosty do zrobienia. I moim zdaniem dla osoby zupełnie początkującej, która zaczyna swoją przygodę właśnie ze swetrami, już wydziergała kilka czapek, kilka kominów, kilka szalików i chciałaby zacząć dziergać swetry, Flax naprawdę super się do tego nadaje. I ten tutaj u góry to jest moja pierwsza wersja, którą wydziergałam 5 lub 6 lat temu, bardzo dawno temu. Wełna, to w zasadzie nie jest wełna, tylko bawełna. Kupiłam tą włóczkę chyba w Wool and the Gang. W Polsce to jest Wool and the Gang, ta bawełna, tak mi się wydaje. Już teraz do końca mogę nie pamiętać, ale wydaje mi się, że to jest od nich bawełna. I kupiłam ją w sklepie We Are Knitters w polskim oddziale. Dziergając ten sweter, zrobiłam na samym początku jeden duży błąd, czyli nie wykonałam sobie próbki tej bawełny, z której sweterek miałam zamiar dziergać. I tak naprawdę wybrałam sobie na oko rozmiar z rozmiarówki Flaxa. Stwierdziłam, że po prostu taki będzie pasował i będzie ok. Ten sweterek wyszedł dosyć spory, on jest bardzo luźny na mnie, także spokojnie mogłam wykonać rozmiar mniejszy niż ten, który wydziergałam. Ta pierwsza wersja jest bez żadnych zmian, czyli na rękawach zostawiłam sobie wzór ze ściegu francuskiego, tak jak widzicie tutaj na tym rękawku. Zostawiłam go, także ten sweterek jest dziergany tak jak powinien był być wydziergany, a w zeszłym roku postanowiłam zrobić dla moich dzieciaków mniejsze wersje. I tutaj, jeśli chodzi o te sweterki dziecięce, miałam sporo pracy, ponieważ wełna, której użyłam, to jest wełna skarpetkowa. Widzicie, ona jest bardzo, bardzo drobniutka, bardzo drobny jest ten ściek tutaj i musiałam sobie obliczać
proporcjonalnie każdy moment wykonywania tego swetra, tego mniejszego oraz tego nieco większego. Jednak myślę, że wszystko wyszło tak, jak powinno wyjść. Sweterki na dzieciaki pasowały i pasują nadal, ponieważ wełna, którą użyłam, to jest super wash merino, także ona rośnie. I jeszcze w tym sezonie dzieci powinny móc te swetry nosić na sobie. Tutaj, jak widzicie, nie zachowałam już tego ściegu francuskiego. Wszystko dziergałam ściegiem pończoszniczym, żeby robótka szła mi szybciej, ponieważ no, dziergałam na drutach 2,5 mm albo 3 mm te sweterki 3 mm. Także ta robota po prostu się nie kończyła. To była niekończąca się praca na tej cieniutkiej wełnie. Chciałam jak najszybciej skończyć te swetry, dlatego już ten element tutaj ściegu francuskiego sobie odpuściłam na ramionach. A jeśli chodzi o kolor wełny, ta wełna była przeze mnie farbowana, także no to jest efekt mojej kreatywnej pracy, ta kolorystyka tutaj, w tym swetrze. Tak on wygląda. Bawiłam się po prostu wszystkimi farbami, które miałam, i robiłam sobie kropeczki na tej wełnie, którą farbowałam właśnie. Z każdego odcienia farby, który miałam, i coś takiego właśnie mi powstało. Tu jest mniejszy rozmiar, to jest na dziecko 2-4 lata, ten tutaj. A ten 4-6 lat. I jeśli będziecie używali wełny superwash, to nie powinniście się bać o rozmiar, nawet jeśli wydaje wam się, że sweterek jest mniejszy czy nieco mniejszy, to pamiętajcie, że wełna superwash, ona rośnie, ona się rozciąga, także jeśli ją namoczycie, porządnie zblokujecie, to zawsze sweter jest do uratowania. Może nie zawsze, jeśli się okaże, że jest o 2-3 rozmiary za małe, no to wiadomo, że się nie uda. Ale jeśli jest naprawdę tylko parę centymetrów, to sweterek jest do uratowania i można go nosić spokojnie. A co do samego wzoru, nie ma w nim niczego zaskakującego. Są podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o dziewiarstwo używane w nim. Jeśli w ogóle mielibyście problemy z rozszyfrowaniem tego wzoru, ponieważ tak jak mówiłam, jest on napisany w języku angielskim, to poszperajcie na YouTube i poszukajcie kanału Tinker Knits, ponieważ one, w zasadzie to poszukam za was, umieszczę wam odnośnik do ich kanału na YouTubie w opisie tego filmu, tak samo zresztą jak umieszczę wszystkie informacje, gdzie znaleźć ten wzór, w opisie tego filmu, który teraz dla was nagrywam, ponieważ dziewczyny również nagrywają tutoriale, które są podpięte pod wzory, które one piszą, także możecie na ich kanale na YouTubie znaleźć pomoc po prostu w rozszyfrowaniu ich wzorów i jakąkolwiek pomoc, jeśli będziecie mieli problemy z wykonywaniem ich sweterków. Także bardzo serdecznie was zapraszam do dziergania tego swetra. Nie bójcie się swetrów dziergać bezszwowo, z żyłką. Jeśli jest już za wami kilka czapek, kilka kominów, naprawdę nie warto czekać, próbujcie, ponieważ swetry wydziergane własnoręcznie to jest
ogromna przyjemność noszenia ich na sobie. Ten sweter noszę, tak jak mówiłam, już go mam 5 lat, pomimo tego, że ja wolę bardziej dopasowane elementy garderoby, lubię go mieć na sobie, ponieważ wiem, że to jest jeden z tych pierwszych, który wykonałam. Także co roku jest na mnie, noszę go i na pewno pozbywać go się na razie z mojej szafy nie mam zamiaru. Zapraszam do wspólnego dziergania. Jeśli ten film, który teraz oglądacie, Wam się podobał, poproszę o łapkę w górę pod nim. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego swetra, czy uwagi, proszę o komentarze pod tym filmem. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, co w tym momencie dziergam, to na moim profilu na Instagramie umieszczam zdjęcia aktualnie dzierganych przeze mnie rzeczy. W relacjach również pokazuję, ile dany element czy sweter zajmuje mi czasu. Teraz zabieram się za dzierganie powoli skarpetek zimowych, także wszystko tam znajdziecie. Także zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie oraz do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Nowe filmy mam zamiar nadal umieszczać 2 razy w tygodniu, w czwartki oraz w niedzielę.